Palagenia jest. Lazy. O. Tak. Nie jest łatwo coś robić. Potrafimy i będzie na pewno łatwiej niż na treningu. Nasz poziom obrony mimo wszystko jest na innym poziomie niż inne drużyny. Ale nie jest łatwo, jak masz 11 ludzi pod piłką. Więc ten mecz trzeba będzie wykorzystać momenty, kiedy możemy zdobywać, kiedy mi się trochę zagrać. Druga rzecz, dominacja. To nawet nie widać. Więc nasza trójka musi zamykać podanie do niej. To już się schowa za stoperami, za coś się zadał szerzej i potem wygrywamy. Najpierw klipy z obrony. To niech blokuje dalsza roga. Bo jak, o, jak. Ale to jest pierwszy klip, drugi klip. Nie, on schodzi do udziału. Chodzi do udziału, żeby zmusić, być blisko. No to możemy zostać, ale jeśli zdążymy i gość jest zamknięty, no to możemy iść. Tak, to jest ekstra odpowiedź. Kiedy nie ma ósemki, nie? Więc wtedy wy możecie w tej sytuacji zrobić. Analizy indywidualne służą temu, żeby jak najbardziej dotrzeć do zawodnika, a wiadomo, że łatwiej jest dotrzeć w rozmowie indywidualnej, czy jak jest dwóch zawodników, niż jak jest grupa, bo do 20-25 osób, jak mówimy, to ta interakcja zawsze jest mniejsza, a tutaj jakby w mniejszej grupie ta interakcja jest większa. I jest też jakby te odprawy są dedykowane pod kątem pozycji, więc zawodnicy dostają wiedzę pod kątem ich pozycji, wiadomo, na odprawie głównej to dotyczy zespołu. I jakby rozmawiamy, oni też mają swoje spojrzenie na sytuację, dostają materiały z poprzedniego meczu, materiał z treningów, plus klipy, które przygotowują ich pod kątem następnego rywala, więc jakby jest to rozwój indywidualny zawodników poprzez analizę tego, co było, analizę meczów, treningów, ale też jest to przygotowanie zawodnika pod kątem indywidualnym do tego, co go czeka w kolejnym spotkaniu na danej pozycji, czyli środkowym obrońcom pokazujemy charakterystykę na przykład napastników przeciwnika, w jaki sposób się poruszają, też w jaki sposób, czego mogą się spodziewać w meczu, ale już z perspektywy ich pozycji, a nie zadań zespołowych, takich ogólnych, całościowych. A jeszcze dopytam, czy każda formacja, każdy zawodnik przychodzi na takie analizy indywidualne? Czy... Tak, jeśli chodzi o jakby takie standardy pracy naszej, to każdy z zawodników ma w tygodniu odprawę indywidualną, czy indywidualną, formacyjną, bo niektórzy zawodnicy mają indywidualnie, niektórzy mają w parach, czasem to w trójkach, natomiast każdy zawodnik bez względu na to, czy grał w meczu, czy nie grał, czy jest kontuzjowany, czy zdrowy, to taką odprawę ma, żeby tych zawodników rozwijać i żeby zarówno poszerzać ich wiedzę taką taktyczną, ale też po to, żeby oni mogli porozmawiać o rzeczach, których nie rozmawiają na odprawie zespołowej dłużej. A jak już Może, tak, coś tam chyba nawet było. 5-0 się skończyło. Tak, pierwsza połowa 5-0 i potem 2-0. Yo! Tak, a tu gdzieś na kulisach i kołta. Teraz ciągające, łapiemy się stoper, trzymamy w górę, zdjęcie na palce, 5 razy. Pany, stawiam podanie do... Do atakujących, w momencie podania, Stasiu, dosko, skrócenie. 10 minut. Chodź, chodź, tam Michał! Tak, przeprowadź. Okej. Nie daj się złapać frontalnie. Dobrze jest.
Rzuci mają 7 i 10. 10. 2 na 1. 3. 4. A, 2. 1. 2. 1. No tak jest cały dziewczyny, to jest ostatni trening przed wyjazdem? Dokładnie tak. Ostatni szlif przed najważniejszym zadaniem, które jest jutro. Mam nadzieję, że taki strzał powtórzymy w dniu jutrzejszym. Oby tak było, życzę tego. Dzięki. Serial kręcony? Zapytam pana Andrzeja, kierowcę naszej drużyny, jak pokonać tą drogę, żeby nie była tak męcząca, bo z tego co wiem, to jest najdalszy wyjazd do tego. Tak, wyglądu. Tak, no spróbuję po drodze zrobić ze dwie pauzy, zrelaksować drużynę, uprzyjemnić jazdę. No, pogoda myślę, że będzie nam sprzyjać, słoneczko jest, będzie przyjemna jazda i miła atmosfera w autokarze, tak myślę, jak i w zespole. Przeciągniemy to do Głogowa. A przy okazji zapytam, a prognozy, jeżeli chodzi o mecz, jak tam? No ja myślę, że Głogow powinien być już nasz. Wygrana co najmniej 2-1. Jaki masz patent na zabicie czasu podczas tak długiej podróży? No co, tak jak widać, materacyk, poduszeczka, książka, może jakiś serial. Zobaczymy, co tam dzisiaj, na co dzisiaj będę miał ochotę po drodze. Pogodę nie pytam, bo widać jaka jest. A o co mi stan murawy? Stan murawy? No jak na taką pogodę, to wydaje mi się, że jest w porządku. Dużo nie ma co oczekiwać. Jesień cały czas pada, ale murawa wygląda w porządku. Śliska, nie ma... pomoże. Kto jak lubi. Wiem, że grałeś tutaj parę sezonów, jak powrót na stare śmieci. No sporo czasu minęło, bo już bodajże 7 lat aż wstecz, 3,5 roku w Frobrem. Na pewno mile spędzony czas, choć były to tak naprawdę moje początki w seniorskiej piłce. Szatnia też widzę, że Frobrem się mocno zmieniła, parę twarzy zostało, niektórzy nawet są w sztabie szkoleniowym tutaj Frobrego, ale nic, no.
Wychodzimy teraz na boisko i sentymenty zostawiamy i chcemy przewieźć 3 punkty do Lublina. Mocna tuty drużyny Kronrego. Dziś chcemy się odnieść jakby do swojej postawy na boisku, bo wiemy, że w tej lidze mało zespołów, które mogą z nami jakby rywalizować. Chcemy się skupić na sobie, na swoich aspektach i tak jak mówię, dzisiaj tylko zwycięstwo. Pogoda będzie sprzymierzeńcem dzisiejszej gry? Czy... Nie, jeśli chodzi o pogodę, to wydaje mi się, że dla piłkarzy super pogoda. Jest deszczowo, więc piłka też będzie nabierała tempo. Zespół, który szedł w pierwszą ligę w bardzo gdzieś tam w słabym stylu, dużo bramek straconych, natomiast po zmianie trenera jest to zespół, który całkowicie gdzieś tam odmienił swój, może całkowicie odmienił styl gry, to złe słowo, ale bardziej uszczelnił defensywę, bo z tym mieli duży problem, tracą dużo mniej bramek, nie tworzą sporej liczby sytuacji, natomiast w ostatnich meczach, jak już mieli, to je wykorzystywali do bólu i na to gdzieś tam się przygotowujemy, żeby dobrze zabezpieczyć ten atak i nie dopuścić do szans bramkowych dla Chrobrego, a samemu w ataku pozycyjnym postarać się zdominować rywala i w końcu strzelić bramkę z gry, bo tego nam w tych ostatnich meczach brakowało. A który z zawodników z drużyny przeciwnej jest takim potencjalnym zagrożeniem? Na pewno Mikołaj Lebedyński, to jest zawodnik, który dysponuje sporą jakością, strzelił 6 bramek dla Chrobrego w tym sezonie. Potrafi zrobić, tak kolokwialnie mówiąc, coś z niczego, także musimy być czujni, musimy być blisko niego i gdzieś tam nie pozwolić mu rozwinąć skrzydeł w tym meczu. Razem robiliśmy wielkie rzeczy i razem będziemy robić dalej. Mandrysz podholował ją Żebrakowski i bramka, jest gol, 20 minuta spotkania, Mariusz Rybicki z golem, motor obejmuje prowadzenie i... Takie małe.
fajnie, fajnie, kurczę, po miesiącu, po dobrym miesiącu już pierwsze zwycięstwo, to cieszy, ekstra. Tak, brawo, brawo! To bawi i wygrywa RKS! Tak się bawi i wygrywa RKS! Tak się bawi i wygrywa RKS! Brawo! Krew i potu to piłkarze zostawiają i dzisiaj się taki mecz, no uważam, że wyszliśmy z trudnego okresu. Dzisiaj wielkie gratulacje, zwycięstwo charakteru, zwycięstwo dyscypliny, zwycięstwo drużyny. Tak jak mówię, no piłka nożna jak się wygrywa jest dla piłkarzy. Dziękuję wam, dziękuję sztabu za ten trudny okres. Przepraszam za błędy, które popełniłem, bo wiem, że je popełniłem i mogę tylko obiecać, że nie popełnię drugi raz. I co no? Cieszcie się chwilę i wracamy szczęśliwie do Lublina. Okej, okay, dziękuję drużynie. Kto wygrał mecz? Na pewno jedna z najważniejszych wartości dla mnie jako trener jest być sprawiedliwy, nie? I uważam, że jest piłkarz w tej szatni, który w tym tygodniu wyglądał fenomenalnie. Fenomenalnie. I jakbym mógł wystawić dwóch bramkarzy, dzisiaj bym wystawił, nie? I to jest Rosji, już rozmawialiśmy z bramkarzami. Tyle do roboty. Trenerze, zasłużone 3 punkty, pniemy się do góry. Krótkie podsumowanie meczu. Tak, zgadza się. Wygraliśmy dzisiaj mecz. Można powiedzieć, że to jest nasz drugi mecz w ciągu tygodnia, gdzie zagraliśmy bez straty gola. I to nas bardzo buduje i cieszy. Dopisujemy sobie 3 punkty. Oczywiście cieszymy się z tego. I myślimy już o kolejnym przeciwniku, którym będziemy grali. To będzie Odra Opole, czyli przyjedzie na arenę lider tabeli. No myślę, że to był bardzo ważny mecz, bo dawno nie punktowaliśmy. To był taki mecz właśnie na przełamanie. No i cieszymy nas to, że mimo, że to nie był dzisiaj łatwy mecz, ale udało nam się strzelić bramkę, wygraliśmy. Szczególnie w pierwszej połowie bardzo dobrze wyglądaliśmy. W drugiej połowie też również porządek byliśmy bardzo dobry. Szkoda tylko, że nie udało się tylko udokumentować drugą bramką. No i co? No i ważne, że w końcu 3 punkty, tak? Mam nadzieję, że w końcu teraz po tym meczu złapiemy pasę, gdzie będziemy wygrywać, punktować i to się dla nas najbardziej liczy.